Chciałbym rozpocząć program od pogratulowania Ci. Mi? Tak. Zasługujesz na te gratulacje, ponieważ wyjechałem. Tak. Nagrałaś odcinek. Tak. I nie dostał dislajków. Co więcej, nie straciliśmy przez niego subskrybentów. To jest niewątpliwy sukces Twojej osoby. Straciliśmy jednego. Ale to zawsze nie pięć. Rozwijasz się, w sensie idzie to do przodu. Bardzo mi się to podoba. Kuba, no ale to może. Albo po prostu ludzie zaczynają rozumieć twój humor. Może dojrzeli też do tego. Albo wy dojrzeliście, albo Klaudia dojrzała. Ktoś na pewno dojrzał. Nie, no myślisz, że to jest sukces? Bo ja mam wrażenie, że się będę rozkręcać w tym, w mojej działalności indywidualnej. To może być sukces albo nie, bo może właśnie na kontrowersji trzeba było budować. Że trzeba było iść właśnie w tę stronę, żeby być niezrozumiałym artystą. To, bo jesteś pewien, że nie mam tam minusów więcej? Nie masz żadnego minusa. Ani jeden minus. Wow! Co jest chyba najlepszy, najbardziej dobrze oceniany film w ogóle. Zastanawiałem się, czy w ogóle wracać. Słowa znaczą. Mamy już wylosowane słowa. Trzeba je powiedzieć 3 razy, tak żeby druga osoba się nie zorientowała. Inaczej czeka nas upokarzająca historia. Dokładnie tak. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, Klaudia? Kuba, mamy bardzo dużo nowych tematów. Dużo się działo. Dzisiaj rano w ogóle #drama wyszedł. Gargamel zjechał pana reżysera życia. Jezu, a to jest niesamowite. Dwa miesiące wcześniej? No. Miesiąc jakoś tak. Ja mówię do Klaudii, ty, no nie wiem, no nie dzierżę tego typa, nie dzierżę tych filmów, że on ma się za takiego wielkiego artystę, a wali takie klisze i potem mówi, że pomaga społeczeństwu, po prostu wali klisze za kliszą. Chodzi mi o filmy reżysera życia. I mówię, muszę nad tym nagrać. Klaudia mówi, no nie, ale zjadą nas ludzie, bo on jest taki lubiany i w ogóle. Ja mówię, nie no, faktycznie masz rację, zjadą nas ludzie, odpuśćmy sobie, nie róbmy tego. Znaczy... A teraz bang, Gargamel to zrobił. Czyli zrzucasz na mnie, że nie jest. Nie, bo ja też tak powiedziałem, też speniałem. To też było właśnie mam wrażenie, że to nie było tak, że ja jakoś ci odciągałam. Na pewno odciągałam. Mówiłaś, nie rób, Kuba. Nie! No chyba, że zaprzestań. No ja mam taki problem, że nie mogę oglądać tych rzeczy, bo od razu się... Ja mam problem z cringe'em. Jak masz aktorskie oko, a to patrzysz na tych influencerów, którzy grają i masz... to jest aktorstwo! Trochę tak jest. Ale z drugiej strony to jest wina... reżysera, a nie influencera. No nie, influencera. No. Z gówna piany nie ubijesz. Ale z drugiej strony to on jest osobą, która podejmuje taką kreatywną decyzję. Ale jak już to pominąć, nie? Jak to po prostu oglądasz, jak jakieś trudne sprawy czy coś takiego, tylko że właśnie on tak sztampą leci, nie? Że opowiada o naprawdę ciężkich rzeczach typu depresja, typu gwałt i mówi o nich nie wgłębiając się bardzo w problem, tylko przedstawiając to jako jakąś taką po prostu stereotyp tego, jak mogłoby się to wydarzyć. Zły chłopak, zła dziewczyna, dziewczyna nie chce ciąży zła, ktoś, kto chce powiedzieć, żeby miała ciążę dobry. I to jest bardzo takie zero-jedynkowe, a naprawdę jest, wiesz, i on to przedstawia, że on jest właśnie takim artystą, takim kreatywnym typem, że on wizjoner w ogóle youtuberski, że robi dobre filmy na YouTubie. To się nie zdarza, robi dobre filmy na YouTubie. Chodzi o to, że takie tematy często są w godzinnych filmach. No. Roztrząsane przez naprawdę dobrych reżyserów, w dobrych filmach i wtedy to idzie wzruszyć, idzie faktycznie coś uruchomić w głowie, a nie być po prostu jakimś tępym moralizatorstwem, który mówi nie gwałć, bo gwałt jest zły. No dzięki stary, naprawdę pomogłeś społeczeństwu, zmieniłeś wszystko. Teraz nikt nie będzie gwałcił. Ale nie o tym mówimy dzisiaj. Ale patrz, jednak Dereszowska i Grabowski zagrali w tych filmach. Ciekawe jest, no może nie oglądali nigdy wcześniej. Bo to jest też... Nie, o, myślisz? Że, nie, no wydaje mi się, że on nie jest w stanie im tyle zapłacić, ile jest w stanie jak produkcja filmowa zapłacić. Sprawiedliwości to finansuje? Oni o tym pewnie nie mogli... Nie, wierzę, że Grabowski nie mógł wiedzieć, że nie mógł wiedzieć. Nie mógł, nie. Gargamel mówił, że Wróblewska... powiedziała, że ona w ogóle wydawało się, że występuje w czymś innym i że dopiero po montażu. Oczywiście to tak piąte przez dziesiąte mogło być różnie. Ona też miała swoje faski w internecie, umówmy się. Ale mogło być, tak wyobrażam sobie, że podchodzi do Grabowskiego, ej słuchaj, super film pomagający starszym porzuconym ludziom. No naprawdę ekstra rzecz, pomoc społeczna, ważne. Mm. Ona? Dobra, pomogę. Jakub, myślę, że jesteśmy gotowi, żeby przejść do tematu głównego. Do crème de la crème, żego wspaniałego show. Ostatnio mam nowe uzależnienie YouTube'owe i to jest straszne, bo ja jak znajduję coś takiego, to wpadam na to na lata i zaczęłam oglądać intensywnie doktora Phila.
To jest straszne przede wszystkim dlatego, że o 22, kiedy człowiek chce iść spać, bo rano ma jakąś próbę albo coś takiego, a ja słyszę you bring my husband! It's my husband! Please don't cheat on me! I'm not going anywhere! No, I'm not letting go! I'm not gonna have my phone! I'm not going for 3 months! No, mega tak, dramy. Tak, takie rzeczy słyszę. Znaczy tak, Dr. Phil to jest taki program w Stanach Zjednoczonych, bardzo popularny. U nas w sumie nie było nigdy tego, ale to... Było! Znaczy nie, była Ewa Drzyzga, ale to nie jest Ewa Drzyzga. Bardzo podoba mi się dziewczynom i one lubią to, jak się złapie za tyłek. Ale to nie jest to samo, bo Dr. Phil to jest psycholog, który notabene nie ma licencji już, ale psycholog... Już po programie stracił? Nie, nie, on zrezygnował, jakby zrzekł się licencji. Można? No można. A po co? To jest no, tak, żeby jakbym go nikt nie mógł pozwać. To jest tak, jakbym się zrzekł magistra, bo jestem głupi. Taki program w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie jest ten Dr. Phil, on jest, no pewno kojarzycie, to jest taki łysy typek z wąsem. I on, do niego piszą ludzie, którzy mają dramaty rodzinne, często właśnie takie najbardziej hardkorowe rzeczy typu alkoholizm, właśnie molestowanie itd., itd. Albo jakiekolwiek pranie brudów takich rodzinnych, no i rozwiązujemy to w National TV. No. Najgorsze jest to, że oni wrzucają tak po 3 minutki z każdego odcinka, albo po 3 minutki takie strategiczne. No i potem nie wiesz, jak to się rozwiązało. A to ty oglądasz całość, czy tylko te zajawki? Te zajawki tylko. To ty chora jesteś. No bo nie ma więcej, są tylko po 4 minuty są. No to po co ty to oglądasz, jak to zajawka jest? No bo to jest bardzo ciekawe. Co w tym jest ciekawego, jak nie wiesz, co się dzieje dalej? Wiesz, ale w ogóle na łamach tego programu to takie gwiazdy jak Daniel Bergoli powstały. Catch me outside, how about that? Catch me outside, how about that? No i tak czy siak, jeszcze ciekawe jest to, że tam jest publiczność, która żywo reaguje na to, co się dzieje, czyli jak ktoś na przykład zaczyna jakoś płakać albo coś, to na przykład się śmieją. No i tak się zastanawiam, czy czas mamy jakiś taki konflikt wewnętrzny, no bo to jest jednak pokazane, że to jest program, który pomaga ludziom, który daje możliwości na przykład właśnie nastolatkom, które mają problemy rodzinne. Znaczy on też często wysyła je na przykład ich na takie jakieś obozy takie, gdzie mogą odnaleźć siebie, wysyła na te rancze i inne takie... Rancze? Rancze. Rancze? Na rancze. Na rancze? No na rancze. Ta rancze. Co? Co? Na rancze, na farmy takie. Mm-hmm. Ale Klaudia. Tak? Przecież Ewa Drzyzga robiła dokładnie to samo. Co ty mówisz, że to nie jest to samo? No to też miałaś widownię, która reagowała. Miałaś dwójkę jakichś ludzi, tudzież więcej, którzy mieli jakąś przypałową akcję i postanowili, no bo gdzie lepiej to rozwiązać niż w telewizji? Ale jak nie dociera. Jak nie dociera do twojego partnera. Że nie, jest zła masa. To tam nie u Ewy Drzyzgi nie było tak. Ona brała kilka osób takich jakichś dziwnych i robiła z nimi wywiad i też tam publiczności, ale to nie było tak, że ona próbowała naprawić ich w jakiś sposób. No jak nie? A Dr. Phil tam oj, daje... Oj, no nie obrażaj Ewy przy mnie. Ewa starała się... Ewa bardzo długo było to kreowane, że ona stara się pomóc tym ludziom. Przecież oni też mieli psychologów, tylko że ona nie była psycholożką, owszem, nie była psycholożką, ale w tej jej spelunie siedziało dwójka psychologów i ona tam od czasu do czasu przychodziła i powiedziała, no i co pan o tym sądzi? I ale ten pan to... mówił, no oni są po prostu, mają zaburzenia psychiczne. A nie, no to super. No nie, no tam jest tak, że oni pod koniec, on im daje cały plan na to, jak sobie poradzić, on im naprawdę jest mediatorem tych no ona kłótni. Tak samo była. No nie, to jest w ogóle inny ale poziom. Ale się będę kłócił? Kuba się będzie kłócił, mimo że nigdy nie obejrzał ani jednego. Zajawki oglądałem normalnie. Przed chwilą z 3 obejrzałem. Nie, i to nie jest ten sam poziom, co Ewa Drzyzia. Nie. No i rzeczywiście to ma jakieś takie podłoże takie terapeutyczne, ale z drugiej strony się zastanawiam nad tym, czy to ma sens. No nie ma. W sensie, no jak to się wprowadza w ramach show. Tak. Gdzie ci ludzie się tam inni śmieją się z nich, albo wybuczują, wybuczają, no. Bukają na nich, no to nie ma opcji, żeby oni chcieli naprawić ich te błędy. No to jest show, to jest jakbyś, nie wiem, miała problemy rodzinne i poszła do Kuby Wojewódzkiego. No mam jakiś taki konflikt wewnętrzny, bo z jednej strony rzeczywiście on pomaga ludziom, potem ci ludzie wracają i wychodzą z tych nałogów i tak dalej, i tak dalej. No ale skąd wiesz, że to prawda? No nie wiem, ale tak pokazują, że części ludziom to pomaga. Albo tym ale to, że przyszli do show, że im to pomogło? Że no jedna wizyta w nie, show? Nie, to nie chodzi o show, tylko to chodzi o to, że oni dostają sposoby, na które na przykład by ich było nie stać normalnie.
No bo doktor Phil załatwia im terapię, różne medyczne rzeczy. On im to wszystko organizuje, więc to jest tak, no to, że oni jakby sprzedając swoją prywatność, mają szansę na leczenie. To jest wyzysk tych ludzi? Tak. Ale jednocześnie masz taką lekką rekompensatę. Tak, w sensie czujesz trochę niesmak, ale z drugiej strony to zaraz będzie deserek. To nie jest tak, że za stówkę. Tak. Nie, że masz stówkę, weź tutaj się ośmiesz, nie? A ogólnie doktor Phil jest uwielbiany w ogóle w Ameryce, nie? No Ewa Drzyzga 16 lat, u nas była wszyscy... To jest w ogóle format, który ludzie naprawdę lubią. Przecież... Dlaczego jak ja mówię o doktor Phil, to nie jest tożsame z Ewą Drzyzgą. To nie, tam nie ma znak równości. Po pierwsze, doktor Phil ma wąsa i jest łysy. Ewa Drzyzga bardziej bym porównała do The Jenny Jones Show, nie? Albo jakiegoś Springera. Co? No. Springer? No. Ale to jest z gwiazdami. Nie. Co? Jerry Springer. Co to za spluniarz? Tylko, że widzisz, Ewa Drzyzga... To jest moje dzieciństwo, okej? Okay? Moje dzieciństwo składało się z Rozmów w toku i brazylijskich telenovel. Telenovel. Mm-hmm. Zbuntowany Anioł. Tak. Brzydula, ale nie ta brzydula nasza polska, tylko też ta hiszpańsko-brazylijska. Mm-hmm. Także ja wiem. I pani Ewa Drzyzga na początku, ona też miała taki wydźwięk, że to jest właśnie takie bardziej pomocne, że ci ludzie wcale na początku nie byli tacy dziwni. Dopiero ona później jakby, wiesz, no 16 lat to trwało. Było coś takiego, że zaprosili 4 osoby, które były mocno wytatuowane i się ludzie pytali, a nie wstyd ci tak być wytatuowany? Ej, ale to były jeszcze czasy, kiedy to działało. Kiedy tak faktycznie ludzie myśleli i nie było takiego podejścia, że to jest złe myślenie. Na przykład marzy o tym, żeby się podpalić i trochę przypiec. Wyrzucił z łóżka 4 młode dziewczyny, które się nie depilowały. Często rozmawia z biżuterią, zanim ją kupi. Także już później faktycznie pani Ewa tam odleciała i dlatego to się chyba też skończyło. Bo to jest też związane z doktorem Philem. Bo jest mnóstwo artykułów, że to jest 100% reżyserowane, że tam... Ci państwo, co przychodzą, mają ten tekst, bo nie ma, że tam osoby z wewnątrz, jak tam były. Czyli ci statyści z widowni. Byli zdziwieni, że oni tam mają się śmiać, nie śmiać. No co nie jest zadziwiające generalnie, no bo telewizja tak działa. To nie są przypadkowe osoby i one też dostają więcej pieniędzy. Bo zwykły statysta 40, a taki statysta 300. Na mnie zrobiło takie straszne wrażenie, znaczy, no przerażające. Jak wyszła kobieta, która była alkoholiczką, totalnie narąbana. I ona siedziała i... Prowadziła całą rozmowę z nim, taka narąbana, utrzymując, że ona nie piła dzisiaj, że wczoraj tylko drinka wypiła. So Treva, come on out. Come on, you can come up next. So Treva, are you sober today? What do you think? I think not. Have you been drinking today? No. Czy myślisz, że to nie ma tam sytuacji reżyserowanej, że to jest faktycznie 100% autentyczna rzecz? Wiesz co, tam są takie dramaty, że myślę, że nie. Na przykład jeżeli ojciec ma robiony test poligraf, czy molestował swoją córkę, czy nie, że to są straszne dramaty. Tam... To nie jest trochę, oj to straszne, to nie jest trochę jednak takie, że małpko, patrzcie jaka małpka? Że to takie trochę dlatego, ukazywanie wiesz, patologii, bo ludzie lubią patrzeć na patologię. A czy to jest też tak, że oni są z jednej strony, a z drugiej strony ta córka powiedziała, że ona chce zamknąć tą historię, nie? Że ona potrzebuje jakiegoś takiego zamknięcia i podsumowania tego. Ale to też musi być niesamowite, co w tych ludziach, w tych spelunach musi być, że oni, kurczę, decydują się na to, żeby pokazać ten swój problem przed wszystkimi, nie? Znaczy, wiesz, czy to jest kwestia też tego, że parcie na szkło jakieś, czy co? No nie wiem. Takie jest to wątpliwe moralne. Znaczy, dlatego mam z tym problem, że z jednej strony tam naprawdę się dzieją straszne dramaty i tak jak oglądałam tego dużo, a oglądałam dużo, to jest to niemożliwe. Znaczy, nie wydaje mi się, żeby ludzie byli takimi aktorami. Wiesz, przychodzi chłopak, który ma problemy z dysmorfią. On pokazuje swój wizerunek i jakby pokazuje swój problem, który ma z tą dysmorfią całemu światu i dopiero jakoś musi sobie z nią radzić. Co to jest? To z Hollywoody to są jakieś? Czy to tak, Hollywood. No to ilu tam jest aktorów bezrobotnych? No może dużo. No dobra, przerobiliśmy szybko i bez uczucia. Czego się nauczyliśmy? A słowa jeszcze znaczą. Słowa znaczą. Rancho? Nie. Rancho mówiłaś dużo razy, co ty mnie oszukujesz? No. Dużo razy powiedziałaś. No bo to jest ranch. Fuck. Send her to the ranch. No to doktor? Nie. Gała? Nie. Nie wiem. Dysmorfia. Dysmorfią. Dysmorfią całą... Ilu tam jest aktorów? Wiedziałem. Oskar Janiszewski, dysmorfia. No. Dziękuję bardzo. Dobra.
A ty? No. Speluna? Skąd wiedziałaś? No bo powiedziałeś to w głupim momencie. Jak głupim? Spelunie? No spelunie. Speluna musi... Nocna zmora, dzięki, Speluna. W dobrym momencie, no nie było lepszego. Ale się patrz, doczekał. Trzy razy było to słowo gdzieś tam w komentarzach i teraz... Jest przegrane. A teraz jeszcze pewnie dwa razy będzie. Miałem taki monodram swój i miałem tam do nauczenia się 40 stron tekstu. Nie, że się żalę, ale 40 stron tekstu do wykucia na blachę, nie? To jest osiągnięcie. Ja mam taki problem, że mam problem z zapamiętywaniem na przykład imion obcojęzycznych albo generalnie nazw własnych, że ja lubię sobie je przeinaczać, nie zapamiętywać ich dobrze. No. Teksty piosenek? Chcesz coś powiedzieć na temat tego? Znaczy generalnie lubię przeinaczać słowa, ale już jeśli chodzi o jakieś imiona typu Morgana, to mówię Morrigan, no jakieś takie mam swoje krzywe fazy, że tak nie do końca to łapię. Mówię w pewnym momencie w tym spektaklu Morze Barentsa. Natomiast ja sobie w spektaklu przez bardzo długi czas w najlepsze krzyczałem Morze Bartensa. No i w pewnym momencie po prostu tam było to na tyle upokarzające, że po spektaklu podchodzili do mnie ludzie, nie ma takiego morza jak Morze Bartensa. Jest Barentsa. Jesteś idiotą czy co? Ja mówię, czy co? Tak, a co? Wiesz, jak już się zauczysz pewnej rzeczy w głowie, jak już masz wbity tekst, już go wkuwałeś tyle razy, już sobie zauczyłeś, że Morze Bartensa, to nie powiesz Barentsa. To już będziesz tłuk cały czas Bartensa, nie? I wiesz, po każdym spektaklu mówię, ej, dobrze powiedziałem. Nie, powiedziałeś Bartensa, debilu. No. I cały czas mnie ryli, bo nie mogłem się przedstawić. Dopiero tam gdzieś pod koniec, jak już przestaliśmy to grać, praktycznie to się nauczyłem. Czego się nauczyliśmy? Nauczyliśmy się, że... Ewa Drzyzga jest jak dr Phil. Oraz nic nie zbliża rodziny tak bardzo, jak rozwiązywanie konfliktu w narodowej telewizji. No i dzięki, cześć.